Jeżeli chodzi o lenistwo, to myślę, że dla każdego z nas oznacza ono coś innego. Dla mnie jest to przede wszystkim niechęć do wysiłku i unikanie pracy, która wydaje nam się być może niepotrzebna, być może do niczego nie prowadząca. No, ale przede wszystkim to jest właśnie unikanie wysiłku. I kiedy tak sobie myślę, jak zobrazować lenistwo, to w głowie pojawia mi się obraz tak naprawdę jego przeciwności, to znaczy. Wyobrażam sobie mrowisko i mrówki, które pracują ku temu, żeby budować swoją przyszłość. I to jest takie nietypowe, że, że każda z nich tak naprawdę robi coś, coś niewielkiego, coś małego na miarę swoich możliwości, a wszystkie wspólnie razem tworzą coś wielkiego coś, co nam, jako przechodzącym obok ludziom, wydaje się wręcz niemożliwe do wykonania. I wydaje mi się, że lenistwo jest taką rzeczą, która właśnie uniemożliwia nam robienie rzeczy wielkich. Ten symbol pracowitości, on się zderza oczywiście z tym, co zna każdy z nas, mam nadzieję, to znaczy z wierszem brzechwy, mówiącym o tym, że na siedzi leń i on nic nie robi cały dzień. I on tak nic nie robi przez cały dzień, że aż na końcu z tego wszystkiego, z tego ze swojego lenistwa się budzi. No i myślę, że to wszystko pokazuje nam, w jaki sposób lenistwo tak naprawdę utrudnia nam nasze życie. To znaczy, zderzając ze sobą pracowitość i to, że każdego dnia możemy robić rzeczy wielkie, nawet jeżeli one e, wydają nam się z pozoru małe, nieistotne i może niepotrzebne, no to na samym końcu tego, tej naszej takiej pracy mrówczej udaje nam się osiągnąć rzeczy wielkie. I warto na to spojrzeć jakby z trochę szerszej perspektywy, a nie tylko z tego, że, że jesteśmy tu i teraz i Pewne rzeczy mogą nam się wydawać niepotrzebne, zbędne, y, trudne i nieosiągalne. Y, jest też taki pogląd ciekawy, który mówi o tym, że i myślę, że on ma, ma swoje, swoją rację. Znaczy, że lenistwo napędza tak naprawdę cywilizację. No, wszystko dookoła nas, to że teraz y, oglądacie mnie przez internet, że nie, nie spotykamy się osobiście, ale y, za pomocą komputera, że y, bardzo wiele rzeczy komunikujemy się i poznajemy świat przy pomocy albo internetu, albo y, telewizji. No, to wszystko sprawia, że tak naprawdę gdzieś w nas gubi się takie poczucie do tego, żeby wyjść, żeby coś zrobić. Bardzo wiele rzeczy można robić, nie, nie wychodząc z domu. I to wszystko gdzieś tam też powoduje pewnie, że, że coraz częściej przywykamy do tego, że nie musimy podejmować żadnego wysiłku, aby coś zrobić, aby coś zobaczyć, że dużo rzeczy możemy wiedzieć i widzieć, nie wychodząc z domu. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego lenistwo jest. Tak popularne, wydaje mi się, i tak ciężkie do pokonania. No, tutaj taki przykład dość stary, mianowicie z plemią zuluskich i z tego, w jaki sposób generalnie te plemiona pierwotne sobie radziły z tym. To znaczy, tam był taki motyw przejścia. On polegał na tym, że mały chłopiec był generalnie wysyłany do lasu po to, żeby poradził sobie sam z, otaczającą go, z otaczającymi go trudnościami. Jeżeli przeżył i wrócił do wioski, to stawał się mężczyzną, ale dopiero wtedy. E, oczywiście jedną z ważnych rzeczy było to, że musiał sobie poradzić, ale drugą rzeczą, myślę, nie bez znaczenia był ten czas, który on spędzał sam ze sobą na refleksji, e, kiedy na pewno miał okazję do tego, żeby przemyśleć sobie pewne rzeczy. I wydaje mi się, że teraz, patrząc szczególnie na naszą młodzież, na młodych ludzi, e, spotykamy się z czymś takim, że ci ludzie generalnie właśnie takiego okresu refleksji i pomyślenia nad tym, co by chcieli w życiu osiągnąć, do czego chcieliby dojść, po prostu nie mają. I w związku z tym. E, to lenistwo tak naprawdę zaczyna wygrywać, dlatego że e, ja oczywiście mogę mówić o moim doświadczeniu, m, ale ono jest takie, że ja, z, jakby patrząc na bogactwo i na wszystkie możliwości, które w życiu mam do, do wykonania, te wszystkie rzeczy, które możemy zrobić, e, no niezbyt mam czas na to, żeby tracić go na to, żeby e, się nudzić, czy też bezczynnie po prostu marnotrawić dany mi czas. Myślę, że życie mamy jedno i każdy z nas ten czas, który który dostaje, powinien wykorzystać jak najlepiej. Yy, I tak sobie myślę, że właśnie dzięki temu, że jesteśmy pracowici, a nie leniwi, możemy osiągnąć dużo więcej i dużo więcej dać innym. I tak naprawdę to właśnie dawanie innym i to, że dzięki naszemu życiu czyjeś życie może stawać się lepsze, no to jest klucz do tego, żeby nie, nie, nie martwić się o tym, że trzeba jutro wstać i iść do tej pracy, w której znowu będzie źle. A później jeszcze będą mnie o coś męczyć, i znowu czegoś będą ode mnie chcieć. Walka z lenistwem to przede wszystkim stawianie sobie wyzwań i konsekwentne ich realizowanie. To właśnie y, budowanie tej małej okolicy swojej y, poprzez codzienną, codzienną pracę, nawet taką, która może nam się wydawać niepotrzebna i, i trudna. Ale kiedy spojrzymy na to z perspektywy czasu, okazuje się, że każda godzina i każda minuta, którą poświęciliśmy właśnie na rzecz realizacji naszych marzeń, naszych pomysłów, naszych planów, staje się czymś wielkim, czymś cudownym.